Dzień dobry, witamy z basenów tropikalnych w hotelu Binkowski, gdzie dziś czekają nas kolejne konkurencje Łomża Challenge. Przy okazji nasi zawodnicy będą mieli doskonałą okazję, aby pochwalić się swoimi efektami na siłowni. Zapraszamy. Razem ze mną Sigvaldi Gudjonsson, Szymon Sićko. Szymek, jak twój tata miał na imię? Wojciech. Wojciech, czyli Szymon Wojciechsson. Tak, dokładnie. Zainteresowanych odsyłamy do Wikipedii, aby jeśli są ciekawi genezy tych islandzkich nazwisk. A dziś Szymek wraz z Sigvaldim zmierzą się w nurkowaniu. Kto dłużej wytrzyma pod wodą? Konkurencja bardzo prosta, więc nie będę zbyt długo tłumaczył zasad. Panowie, napnijcie mięśnie, żeby ładnie wyjść w kamerze i zaczynamy. Ok. Are you ready? 3, 2, 1, go! Oni się głowami zderzą. Aha. A żeby ich ratować? W pierwszej rundzie wygrywa Szymon Sićko, który pod wodą wytrzymał 41 sekund. Drugi był oczywiście Sigvaldi Gudjonsson. Słaby sprzęt. Jeszcze. Ale tu jest gorąco. Ja pierdzielę, jestem i się leje. Jakieś logo Baywatch. Słoneczny patrol. Słoneczny patrol. Po dwóch rundach mamy remis, w związku z czym potrzebna będzie dogrywka. 3, 2, 1. Co? Ziggy wygrał. Po bardzo zaciętej rywalizacji Szymek musiał uznać wyższość Sigvaldiego. Sigvaldi zwycięża 2-1 i Sigvaldi, I have one question. Is there Łomża in Iceland? Yes. Yes? Sami Państwo widzą, Islandczycy wiedzą co dobre. Dziękujemy za dzisiaj i piszcie w komentarzach, w jakich kolejnych konkurencjach nasi zawodnicy mogliby brać udział. Do widzenia! Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.